Cześć, z tej strony Gold TV. Witam was bardzo, bardzo serdecznie na 15 odcinku serii GTA 4. I dzisiaj pokażę wam nowe mieszkanie, które dostaliśmy tak jakby od Romana. Bo ostatnio, nie wiem czy pamiętacie, zabiliśmy Playboya X, a nie Dwayna. Dzisiaj będziemy oczywiście kontynuować misję, bo w tamtym odcinku były bardziej poboczne. No i tutaj tylko pokażę, można zapisać grę. O, co to było? Takie jakby... Nie wiem, czy coś się nie wczytało, czy coś, nie wiem. Właśnie to, nie wiem. Coś mi się psuje, chyba GTA. No zobaczcie. Dobra, nieważne, ale... Tutaj telewizor można oglądać. Że Romana w ogóle na takie coś stać. No i tutaj fajnie, że coś widać w ogóle przez to okno. Tutaj komputerek. Znaczy laptop. Dobra, to chyba wszystko. No to już wam pokazałem, tutaj możecie sobie zobaczyć, tak wygląda jakby wyjście i wejście. No i ja tutaj przyjechałem poza nagraniem, żeby wam pokazać, bo obiecywałem wam w poprzednim odcinku, że tutaj przyjadę i sobie zobaczymy. Znaczy ja to mieszkanie widziałem już kilka razy, ale no powiem tak, w grze mamy chyba tak, raz, dwa, trzy, cztery, chyba cztery mieszkania, czyli jakby cztery sejwy do zapisania gry. Na całych, można powiedzieć, czterech wyspach. No niestety na tej nie będziemy mieli. Mieliśmy na początku gry, ale niestety teraz nie będziemy mieli. No, szkoda, ale kurczę. Ten początek, gdy Vlad nas oszukiwał, można powiedzieć, denerwował mnie ten koleś. A teraz to można powiedzieć, że nawet kiedyś to Niko nie wiedział, od czego zacząć i pomagał przydupasowi, bo w sumie musiał, a teraz pracuje dla rządu. Zmiana na lepsze. W ogóle poza nagraniem do mnie zadzwonił Dimitri, czy mu się spodobało to, co zrobiliśmy. A kupmy sobie wodę w sumie. Wow, tej animacji nie widziałem. Widziałem tylko, że chyba jakoś kupywał tą wodę inaczej, ale nie tak. Chwila, czy to jest... Dobra. Dobra, no to zaczynam. Zaczynajmy. Ostatnie dwie misje mamy u tego gościa. Czarne helikoptery. Chyba już wiem trochę, o co chodzi, ale... Excuse me? I didn't give you a free pass to act like an asshole. You're bringing a lot of heat. Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves. I'm an idiot. I move. True, but the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's 100 guys in this building alone who fit my description. Middle-aged men. Paunchy, glasses. You bring them here? What's this? Empty office? Leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up. Huh. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. Funny. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever, it doesn't really matter. The guy's got some fine. I need to know his movements first. How? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue in Lancet and give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her a life back. We didn't play too rough. We gave her some money,
She still works for us. What about me? We'll discuss that later. Cywilizacja Plaza. Tak zwana cywilizowana plaża. Chyba plaza, nie wiem, co to jest plaza po angielsku. Chwila, gdzie my w ogóle teraz będziemy? Chwila. Aha, tu, dobra. Weźmy sobie tą furkę, bo widzę, że ona jest w miarę... Kurczę, ta jest lepsza, dobra. Lecimy. Najlepsze, lepsze to na pewno jest... Na pewno to jest lepsze niż to, co jest przed nami, ale... Gdzie ja mam lecieć, żeby go nie zgubić? Ja nie mam szybkiej fury. I nie mam dostępu do tego miasta. A nie, my jesteśmy tu. No to będziemy raczej przez most przelatywać. Tej misji nie pamiętam. A jaja, co robicie? Jak on poleci w prawo, to mamy przekichane. Ale jeśli poleci tam, gdzie leci... Dobra, chyba jest git. Jak tutaj skręcamy, no nie. Dobra, ja jadę prosto, bo nie chcę tutaj kombinować. Gdzie? Fuck. No nie. Ja tutaj próbuję go śledzić, ale coś mi się trochę chyba nie udaje. Dobra. No nie! Musimy trochę przyspieszyć, bo inaczej to on, to go zgubimy. Tylko wiadomo, jak my przyspieszamy, to on też. Więc to jest tak chyba w kodach w tej grze zrobione. Jakbyśmy mieli Turismo, to by nam o wiele lepiej poszło, ale... O, już chyba wiem, to jest fajne, to jest... Tu będziemy mieć misję z Little Jacobem. Ale... Teraz mi się przypomniało trochę... Jak ten gościu powiedział tam w tym URC, czy jakoś tak, to przypomniał mi się ten Florian. Dobra. Pierwszy lot w GTA 4, dobra. Tu się lata. Coś FPS-y chyba spadają. No wiadomo, jak gra nie jest zoptymalizowana, no to tak jest. Crazy shit I am having to get up to after you introduced me to Michelle.
her Karen, or whatever her name really is. I don't get it. Is she a government agent or an undercover cop? What is she? Shit, I don't know. All I know is that their friends have got me by the balls. Someone's got me by the balls. Chrysta. Roman to jest jakiś zboczu totalny. Ale... ten pierwszy lot helikopterem chyba na dobrze mi nie wyszedł. Bo teraz... nie lubię w GTA 4 latać helikopterami. W San Andreas to było mega fajnie latać tymi samolocikami wszystkimi. To było piękne. Najchętniej bym teraz ich zabił i bym wziął sobie to, ale wiadomo, nie mogę tego zrobić. Nie wiem, co Niko do nich ma. Dostajemy hajs i jeszcze mamy u nich, możemy ten. W sumie to nie wiem, czy oni teraz będziemy mieć misję. No nie, no taksówki tutaj teraz są. Bo dlatego UR coś tam nie mamy już chyba widocznie. No nie mamy. Pod koniec gry na pewno będę więcej jeździł samochodem. Tylko teraz chcę po prostu zdążyć jak najwięcej misji zrobić. Dobra. Mroczne strony Holland. Sure, Ma, sure. I've always been a good boy. You know me, Ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Ma. I've gotta go. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know, it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. Yeah. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better, by any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. This scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin! But... it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know... if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right.
Okay, you got a deal. Head on up to Vark site and call me. Fight, jeez. Pięć patyków. Raz, dwa, trzy! Znaczy, wiadomo było, że o 5000, ale... Ale jakby on tak wyciągnął ze szafki patyki prawdziwe i by raz, dwa, trzy, masz 5 patyków. Nowa waluta w Ameryce. 5 patyków. Dobra, chyba niedługo poznamy tego Reja Boczcino. Nie wiem, czy to nie jest... Czy to jest misja ta... Chwila. I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Nie, to jest chyba... A nie, dobrze. Dobra, dobra. Sami. Ej nie, ja już się nie będę bawił, bo tutaj mam za mało HP. I dalej wychyl się. I co za chłop? Zaraz się okaże, że to też jakiś bogaty. Yo, 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 man, you got me chill. I surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you? This isn't my choice. The police want you dead. Yo, it's that rat cop McCreary, ain't it? You don't like a younger brother with ambition. Tell you what, I'll reform. I get out the game, get a GED or some shit. Make something up my life. Ej, nie wiem, to było tak samo jak z tym Iwanem. Come on, boss. Don't kill me, boss. I'm too young to die. Please. Please. On nam całe HP zabrał. No. Nie wiem, nie chcę być zły, ale... Bo jest młody, ale... Ma warta, ale i tak go strzelę w nogę. Dobra. That's right. We the same, me and you. Look out for each other. You the boss though, man. You the boss of me. Get out of here. I see you again. You wish I had killed you now. A, uciekł. Było mądrzejsze, jakbyśmy go jednak... Ten... Wiecie, co? I teraz mamy duże problemy. Bo oni nas teraz będą szukać na dole i wszędzie. Ja nie mogę zeskoczyć, bo zginę. Więc... Oni tu wchodzą. No właśnie. A tu? Nie chcę zginąć, a to jest dosyć... Dobra. Udało się nie zabić policjanta, więc tylko, że oni do nas
z pompy strzelają i to jest... Dalej, Niko, dalej! Taksi! Shit! Shit! No dalej! No co to ma być? No! Ej, tak długo wyciągał tego gościa, że to są żarty. Ja już myślałem, że zginę. Jeszcze się gra zacina. Zaraz będzie error. Nigdy chyba mi się takie coś nie zdarzyło jak error. A zwłaszcza podczas nagrywania. Dobra, bo 21 minut jest. No to... ostatnia misja, bo tak powiedział ten. Ciekawe co Francis powie teraz. You don't have to worry about Clarence anymore. You did a good thing, Nico. That boy was mean. He had a always talking his way out of court. Thank God. Co jest? Jezu, ta gra mnie denerwuje. Chciałbym dzisiaj bardzo zrobić jeszcze jakąś... chociaż jedną, dwie misje. Ale... nie wiem... czy to się uda, bo muszę tak, do sklepu z bronią, bo nie mam w ogóle życia i nigdzie teraz najszybszej budce nie uzupełnię. W ogóle jakieś bronie nowe. Znaczy mam dużo amunicji, ale po prostu mi się nudzi takie coś. Jak ciągle używam, na to czekam najbardziej. Chociaż każdy raczej grał w GTA 4, to czekam najbardziej na to. Bo wiadomo, taka rakietnica. Fajna rzecz. Chłop wjechał mu w ten... Ej, ja nie kupiłem kamizelki! Jak to się stało? Dwayne. Sorry, man, I can't go right now. Too busy for drinking. Okay, no problem. Whatever. Call me some other time. Ja mam gdzieś, czy się stał, czy nie stał. Ma szczęście, że go nie zabiliśmy. Po prostu ma szczęście. Chłop. Bo naprawdę... Thanks. I don't know what I'd do without you guys. Stop! W tamtym odcinku już znaczy mówiłem, że kiedyś, że wybiorę tego ten, ale już trochę miałem takie, żeby wybrać tego Dwayna. Ale jednak opłacało chyba się bardziej tak Playboya. Chociaż bylibyśmy już o 25 tysiaczku no po prostu więcej byśmy mieli kasy, ale czekam na misję dla Pegorino. Dobra. O, tutaj jest budka z hotdogami. To przy okazji sobie od razu jednego zamówię. Jakby tak było w rzeczywistości, dostajesz kulę, zjesz hotdoga i jest git. Dobra, przynęta. Był taki tytuł misji w GTA ten. GTA San Andreas. U Woodziego w San Piero była taka misja. Whoa, hold on. An organization? No, you fucking idiot! I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy! No, 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 no. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! Alright, I'll tell you what, genius. I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk. On account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Whoa, 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 whoa. Wait. Look, you gotta do this for me. If
for us. Come on, you idiot. One more. The guy's a fucking lowlife. He means nothing. If there is a god, and he loves us, if there is, he'd want this cunt dead. The guy sells heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. How much? You know my price. No. 5. You cool. Teraz 10 powinno być. Okay. Pójdzie do lasu, to se pozbiera 5. He's in an apartment on Denver between V and W. He's holed up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. So go there, give me a call. Czemu on jest taki ten wkurzony? 5 patyków pójdzie do lasu i se zerwie i będzie nikom miał. A on... No i lepiej za darmo. No serio? No, kierowca. Naprawdę chłop umie prowadzić. Dobra, pojazd, jeden pies, jedziemy tam. Mam dosyć już. Ale chyba na odcinkach ani razu... Ja cię... Co chłop zrobił? Jak wskoczył? Chyba na odcinku nigdy nie spoilowałem jeszcze ani jednej misji. Dobra. Ciekawe czemu tym pojazdem akurat. Ale przynęta, tak się nazywa ta misja. Jestem ciekawy, o co w niej chodzi. Ostatni odcinek troszeczkę się przedłużył. Znaczy przedłużył. No prawie 40 minut było, więc... Ja się staram trochę mniej, bo tak to będzie się kurczę pół dnia przesyłać. Ale za to macie... Za to bym zrobił jedną misję tutaj. Znowu do tej kafejki, czy jak się tam zwie. No i to auto przede mną to chyba trochę... Okay, the mopes hold up in his apartment. It's on the fourth floor on the east side of the street. Go up onto the roof of the building opposite. To jest ta fajna misja. Then use your damn imagination to get him to the window. Jesus! Call me when it's done. To jest ta fajna misja. Ta misja jest naprawdę bardzo fajna. Szybka zwięzła i na temat, można tak powiedzieć. Tylko nie wiem, czemu ten samochód akurat musiałem wziąć, ale... Holy shit, man! Dobra. Ręce do góry. Dobra, dalej. Jesteśmy. Tak, to jest ta moja ulubiona misja. Chłop ma farta. Jednym słowem. Ale to 5-4-5. Gdzie on jest? Ale czułość jest duża. Chwila. Aha, tu. 5, 5, 5. Jak to było? Nie. Jeszcze raz. 5, 4, 5. 5, 4, 5, 5, 5, 5. Chyba 0, 1, 2, 2. Dobra, spróbujmy. Dobra. Shaniqua, baby! Look, girl, 5-0 was trying to kill me. No i cię zabili.
powiedział chyba 0, myślnik 5, jakoś tak, albo 5, co mnie zabić, jak powiedział, no to, ale pewnie jak on to by powiedzmy zobaczył w niebie, jak to, what the hell, co się stało, jak to było zrobione, bo raczej tego, no, wątpię, żeby pamiętał, to jestem ciekawy, co on by sobie pomyślał, jak on się łatwo dał. I dealt with him. You did the right thing. I hope that the kids out there get this message and realize that they're a better people. I'm not interested in your sermon, Mr. McCreary. Let's not pretend that this was anything. There's nothing wrong with admitting that if 100 people manage that. Dobra, coś tam gada. Statystyki pokazują 34% gry. Misję ten zostanie nam jedna. Zatem mamy wszystko skończone. Bo mieliśmy tyle misji do robienia u Dwayna, Playboya, Menego. No i teraz skończyliśmy, a znaczy u Francisa mamy. Chwila, gdzie jest Francis? Faust, Jacob. Francis, dobra jest. Jeszcze dwie misje. Około. Około dwie misje, więc chwila, ja sobie tutaj pojadę od razu do kryjówki, tylko zobaczę stoper. Nie no, jest jakieś 30 minut, więc zakończymy dzisiejszy odcinek już. W następnym odcinku, jeśli nikt do nas nie zadzwoni, nie będziemy mieć na przykład jeszcze misji u Francisa, albo u... Jeśli po prostu będziemy mieć u nowej osoby, to zrobimy tą nową osobę po Pakim. A jeśli będziemy mieć Francisa albo ULP, coś tam, no to zrobimy u nich. Bo po prostu chcę mieć ukończone wszystko, tylko tutaj się pojawił jakiś koleś. Ja tak jak już mówiłem, nie robię dodatkowych, no chyba, że na mapie się pojawi coś, no to wtedy będę robił. Ale jeśli nie będzie się pojawiać, no to ten. Tylko powiem, że z GTA 4 będzie jakieś 30 odcinków, 40. Dodatków może być dużo mniej, maksymalnie 20, bo dodatki są krótkie. Jeden gościu nagrał na przykład w dodatku The Ballad of Gay Tony chyba 10 odcinków, więc naprawdę nie są takie długie, ale naprawdę tą historię jakby z diamentami poszerzają trochę. No dobra, no to tu gdzie zaczęliśmy, to tu skończymy. Jeśli odcinek wam się spodobał, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, napisać swój ulubiony moment w komentarzach, bo nikt nie pisze i tak, ale fajnie by było, jakby ktoś to napisał w komentarzach. No i co? Czekajcie na 16 odcinek serii GTA 4. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!